Rozdział drugi, w którym groszka obchodzi urodziny i zastanawia się, co zrobić z zapłakanym ludziątkiem. I tak się złożyło, że mama i tata mieli już dość groszkowego marudzenia. Kiedy nadszedł dzień jej urodzin i groszka przebudziła się z samego rana, zobaczyła przy swoim koszu wielkie pudło. Sto lat, sto lat, zaszczekiwali mama i tata ale córka nie miała czasu ich słuchać. Szybko zdjęła pokrywę z pudła. W środku siedziała śliczna, ciemnowłosa dziewczynka. Groszka polizała ją po buzi i dziewczynka wstała. — Cudowna! — pisnęła Groszka. — Dam jej na imię Burek. — Nie wydaje mi się, żeby to było dobre imię dla dziewczynki — stwierdziła mama. Dziewczynka też tak uważała. — Nie chcę być Burkiem! — Wymyśl coś innego. Azor? zaproponowała nieśmiało Groszka. Dziewczynka pokręciła głową. Groszce przychodziły na myśl tylko psie imiona, aż wreszcie ją olśniło. Tajfun! To nie jest imię dla psa, prawda? Dziewczynka skrzywiła się. A nie możesz mówić do mnie dominika? Groszka zgodziła się i od razu zapragnęła pobawić się z dominiką. Wybiegły na dwór, żeby się wyszaleć. Dziewczynka była cudowna, ale nie miała siły, żeby bawić się zbyt długo. Po jakimś czasie usiadła na ziemi i zaczęła otrzepywać swoją sukienkę z piasku. „Chcę mi się pić” oświadczyła. Groszka zaprowadziła ją szybko do swojej miski z wodą, ale Dominika nie wyglądała na zachwyconą. „Chcę pić z kubka i wolałabym mleko zamiast wody”. Mama to przewidziała, przygotowała już kubek z mlekiem. Po chwili Dominika znów czuła się na siłach aportować piłkę, którą...